Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: co ludzie mówią o Synu Człowieczym? Kim jest? Oni odpowiedzieli: według jednych Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, według jeszcze innych Jeremiaszem lub jednym z proroków. Zapytał ich: a wy co mówicie? Kim jestem? Szymon Piotr odpowiedział: ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój Ojciec, ten w niebie. I ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem, skałą, i na tej skale będę budował mój kościół, a oddziały piekła go nie przemogą. Dam ci klucze Królestwa Niebieskiego, i jeśli coś zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a jeśli coś rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dzisiaj obchodzimy uroczystość świętych Piotra i Pawła. To jest znamienne, że tego samego dnia świętujemy, wspominamy tych dwóch świętych. Oni tak naprawdę zasługują na to, żeby świętować ich osobno. Jeden i drugi odegrali ogromną rolę, gdy chodzi o tworzenie Kościoła. Natomiast to, że wspomnienie święto tych dwóch świętych jest połączone w jedno święto, bierze się z tego, że to właśnie jedność tych dwóch apostołów, oczywiście jedność wszystkich apostołów, ale jedność tych dwóch apostołów, Piotra i Pawła, który, jak wiemy, nie należał do grona 12. Nazywamy go apostołem z racji właśnie roli, jaką odegrał w pierwotnym kościele, odegrał wtedy, kiedy kościół powstawał, ale w sensie ścisłym on nie był apostołem. Ale właśnie to, ta ich jedność, jedność tak dwóch zupełnie różnych ludzi tworzy Kościół. Kościół jest zbudowany na jedności tych dwóch, że tak powiem, facetów. Wiemy, różniło ich bardzo dużo. Piotr był prostym rybakiem, niewykształconym człowiekiem, ale był człowiekiem wielkiej miłości, wielkiej wiary. Zaliczył też niejedną wpadkę. Wiemy, jak się zachował, kiedy Pan Jezus został aresztowany. Wiemy też, jak się zachował, kiedy Pan Jezus zapowiadał swoją mękę, że upominał Pana Jezusa, chciał Go pouczać. Ale jednocześnie wiemy, że on był bardzo gorliwy, był bardzo oddany Panu Jezusowi i te jego zapewnienia, że odda życie za Niego, wcale nie były jakieś bezpodstawne. Natomiast święty Paweł, jak wiemy, był człowiekiem bardzo wykształconym i przede wszystkim był bardzo gorliwym Żydem. Żydem bardzo radykalnie podchodzącym do wiary, do tego, by strzec właśnie prawa Starego Testamentu. Do tego stopnia, że prześladował właśnie chrześcijan, pierwszych chrześcijan, uczniów Pana Jezusa po niebowstąpieniu Pana Jezusa i po zesłaniu Ducha Świętego. I jak wiemy, święty Paweł nigdy nie spotkał Pana Jezusa osobiście, w sensie wtedy, kiedy Pan Jezus chodził po świecie przed Jego niebowstąpieniem. Poznał Go dopiero, można tak powiedzieć, w takiej mistycznej wizji. Piotr poznał Pana Jezusa
wtedy, kiedy Pan Jezus chodził po świecie. Także wiele ich różni, ale właśnie jedność ich dwóch tworzy Kościół. Takie panuje od początku przekonanie. Piotr wiedział, że bez Pawła nie byłoby Kościoła, nie będzie Kościoła. A z kolei Paweł wiedział, że bez Piotra by nie było. Wiemy, że kiedy był spór, kiedy była różnica zdań wśród pierwszych chrześcijan, no to właśnie Paweł, dla Pawła było oczywiste, że trzeba iść do Piotra i Piotra zapytać o zdanie. Ale Piotr bez opinii Pawła niczego by zapewne nie zdecydował. Bardzo był wsłuchany w to, co mówił Paweł. Paweł, który spotkał Pana Jezusa, tak jak już powiedziałem, w mistycznej wizji. Natomiast Piotr wprawdzie widział Pana Jezusa chodzącego po tym świecie. Widział Jezusa w tej ludzkiej postaci, ale jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to, że Piotr rozpoznał w Panu Jezusie Mesjasza Bożego, to był jednak wynik właśnie nie tego, nie jakichś intelektualnych rozważań. To nie był wynik jakiejś takiej naturalnej drogi, którą on przeszedł. Naturalnej w sensie czysto ludzkiej drogi. On też doświadczył po to, żeby rozpoznać właśnie w osobie Jezusa Mesjasza, doświadczył czegoś, co było bardzo duchowe, głębokie w nim, niezmysłowe właśnie. Czyli i tu już dochodzimy do tego, co łączy Piotra i Pawła. Łączy de facto właśnie głębokie, duchowe doświadczenie, przeżycie. Przypomnę taką opowieść, czy właściwie tekst po prostu ojca Demello. A wy, zapytał Jezus, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. To był dialog wzięty z Ewangelii, a teraz dialog naszych czasów. Jezus pyta, a ty mówisz, że kim jesteś? Chrześcijanin na to odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus na to, bardzo dobra odpowiedź. Ale jaka szkoda, że nauczyłeś się tego od ludzi, a nie objawił ci tego mój Ojciec, który jest w niebie. I chrześcijanin na to, to prawda, Panie, zostałem oszukany. Ktoś dał mi wszystkie odpowiedzi, nim Twój Ojciec z nieba miał czas mówić. I zadziwia mnie mądrość, jaką okazałeś, nic nie mówiąc Szymonowi i pozwalając, by Twój Ojciec mówił pierwszy. Oczywiście te słowa nie oznaczają, że jest czymś złym, że my mówimy o Jezusie, że jest Mesjaszem, że jest Bogiem. No bo przecież w ogóle jest to zapisane w Ewangelii, w Piśmie Świętym, więc trudno po prostu nie cytować, nie, Pisma Świętego. Trudno nie cytować nauczania apostołów Piotra i Pawła. Ale to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że wiara Kościoła tak naprawdę jest ufundowana właśnie na duchowym doświadczeniu. Nie doświadczeniu takim fizycznym, też nie na dociekaniach, rozważaniach, analizach intelektualnych. Oczywiście nie ma nic złego w uprawianiu teologii, ale możemy uprawiać teologię, która jest nauką też. Możemy ją
uprawiać, dlatego że mamy jako Kościół duchowe doświadczenie. Mamy doświadczenie, to już mówimy, wewnętrzne. Mamy doświadczenie, które Pan Jezus opisuje słowami: nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz mój Ojciec ten w niebie. To właśnie dzięki temu możemy uprawiać teologię. I w związku z tym to jest bardzo ważne, żebyśmy żebyśmy przywiązywali wielką wagę właśnie do tego, do osobistego doświadczenia Boga. To już kiedyś wspominałem te piękne, ważne, mądre słowa Karla Ranera, wielkiego teologa XX wieku, zresztą też jezuity, który powiedział, że chrześcijanin przyszłości, czyli myślę, że miał na myśli może nawet już dzisiejsze czasy, bo on to mówił 50 mniej więcej czy 60 lat temu. Chrześcijanin przyszłości albo będzie mistykiem, albo nie będzie go wcale. Tak, to jest ogromnie ważne, żebyśmy pragnęli duchowego doświadczenia, czyli de facto spotkania osobistego z Panem Jezusem. Ale to spotkanie musi się odbyć, by się mogło odbyć, musi się odbyć gdzieś wewnątrz, w nas. Nie na drodze intelektualnych rozważań, nie na drodze zmysłowego doświadczenia, tylko wewnętrznego. I to się dzieje. To się dzieje. Tak się składa i to jest dla mnie wielki przywilej, wielkie szczęście, że mogę często, mam okazję często spotykać się, rozmawiać z ludźmi, którzy doświadczają Pana Jezusa wewnętrznie, duchowo. I bardzo ważne w tym wszystkim jest, bo wiem, że to jeszcze tak może na koniec powiem, że kiedy o tym myślimy, mówimy, to odczuwamy pewien niepokój, że właśnie ta teologia, nie wiem, jakieś dogmaty, one dają nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, a takie mówienie o tym, że nasza wiara ma się opierać na osobistym doświadczeniu, jakimś duchowym, bliżej nieokreślonym, takim, którego właśnie nie da się zbadać probówką, to wiem, że budzi pewien taki niepokój, lęk. To rozumiem, ale lekarstwem właśnie na ten lęk niech będzie to, że w Kościele my te indywidualne, osobiste doświadczenia właśnie zbieramy w jakąś całość, tak jak właśnie łączymy Piotra i Pawła, i to właśnie, to połączenie tych indywidualnych doświadczeń duchowych, kontaktu z Bogiem, spotkania z Bogiem, to powoduje, że nic nam nie grozi, że my się nie pogubimy. Właśnie to, że my to łączymy, że nikt nie chce być sam w tym, że my to weryfikujemy poprzez to, że dzielimy się właśnie swoim doświadczeniem. I to nam pomaga wyłapać ewentualne pomyłki, coś, co byłoby może jakimś czymś nieautentycznym, o właśnie, nie? Jakieś nieautentyczne doświadczenia Boga. To nam pomaga wyłapywać przez to właśnie, że jestem z innymi, że nie chcę być sam z tym moim osobistym doświadczeniem Boga. Uczmy się Kościoła również właśnie dziś poprzez świadomość tego, że w jednym święcie, w jednym dniu, jako jedno święto, świętujemy doświadczenie, tak można też powiedzieć, duchowe, wewnętrzne, mistyczne, dwóch apostołów, Piotra i Pawła.